Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Jane Austen, Perswazję. No, Jane Austen to jest zdecydowanie nie mój klimat, ponieważ to jest klimat Anglii XIX wieku, gdzie jest arystokracja i te wszystkie achy i ochy arystokratyczne i to właśnie w tej książce wszystko widać. Mamy tutaj bohaterów, którzy ze względu na kreowanie własnego wizerunku są tak w sobie zadufani, że nie są w stanie wynająć swojej własnej posiadłości, żeby uporać się z problemami finansowymi. To im przysparza tak wielu problemów, że przez kilkanaście stron poświęcone jest rozważaniem na temat tego, komu ewentualnie mogą wynająć tę swoją posiadłość, żeby wyjść z długów. No i druga rzecz, ze względu, że są tak bardzo zadufani w sobie, ojciec nie pozwala córce wyjść za pierwszego lepszego mężczyznę, tylko on musi mieć dobrą pozycję społeczną, najlepiej wyższą. No ale dziewczyna zakochuje się w mężczyźnie, który ma niższą pozycję społeczną, zrywa z nim zaręczyny ze względu na to, że ojciec tak sobie życzył i otoczenie jej to doradziło. Po latach okazuje się, że ona nadal go kocha, ale czy będzie mogła być z nim? To musicie się przekonać sami, sięgając po książkę. Polecam i do zobaczenia.